Oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. W 10. niedzielę po Trójcy Świętej, 13 sierpnia 2023 roku, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam jeszcze z Ustronia. Hasło biblijne tygodnia, które nam towarzyszy w tym świątecznym dniu, zapisane jest w Psalmie 33, wierszu 12. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. A w Nowym Testamencie, w liście apostoła Pawła do Efezjan, w rozdziale 1, wierszu 3 czytamy: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Przeżywamy dziś radosny, dziękczynny czas, kiedy spotykamy się, gromadzimy w naszych kościołach, kaplicach, domach modlitwy, aby wielbić Trójjedynego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nasze serca przepełnia radość, że to ten dzień, że niedziela pozwala nam być ze sobą w Kościele Jezusa Chrystusa, a zarazem wielbić Boga i oddawać Mu należną cześć i chwałę. Cieszę się, że wspólnie razem możemy przeżywać ten dzień, który dał nam Pan. Za apostołem Pawłem, który zachęca nas do uwielbiania Boga. Bóg zaś mówi, że błogosławiony jest ten naród, który Jemu ufa, który za głosem Jego idzie, który mimo różnych doświadczeń, różnych pokus i niebezpieczeństw, jakie niesie życie, chce wytrwale iść za głosem dobrego pasterza. Słowa apostoła mobilizują nam więc do działania, do tego, aby pójść za Jego głosem, głosem Bożym. Apostoł dziękuje, wielbi, oddaje chwałę Bogu. Odpowiada na otwartość Bożą i daje nam możliwość do tego, aby to słowo nie tylko słyszeć, ale nim się dzielić. Żyć nim na co dzień. Tam, gdzie Bóg nas pośle, jutro, za tydzień, za miesiąc, w kolejnym etapie naszego życia. Daje nam przecież talenty, daje nam różne zdolności, abyśmy w Jego służbie trwali, Jego imię wysławiali, a przed Jego świętym majestatem nieraz klękali, po to, by w modlitewnej zadumie, w cichości serca wypowiadać słowa, które oddają Mu chwałę, które dziękują, proszą, które dają się prowadzić Jego Słowu. Bóg pragnie nas mieć swoimi dziećmi. O tym dziś będziemy słyszeć, że Bóg jest blisko każdego, kto w Niego wierzy. I chcemy za apostołem błogosławić imię Boże, imię świętego, niepojętego. Bo błogosławiony ten, który idzie za głosem Jego. Ten, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. To Bóg posyła przez krzyż swojego Syna, aby ten oddał życie za nas, a nam utorował drogę do Jego Królestwa, do niebios, do niebiańskiej Ojczyzny. I apostoł chce wskazać na Bożą miłość, że ona tak ważna jest w naszym życiu, by nią się dzielić. Otrzymaliśmy Boże przymierze i nim chcemy się dzielić z drugim człowiekiem, realizować przykazanie miłości, trwać w Jego bliskości. I mimo różnych przeciwności być zawsze
w Jego ręku, bo tam czuć możemy się najbezpieczniej. Niechaj więc i nasze serca, nasze usta, nasze czyny, nie tylko dziś w tym świątecznym dniu, ale każdego dnia wielbią naszego Stwórcę, który jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem, tym, który jest, który był i który ma przyjść. Jemu niech będzie chwała i cześć po wszystkie wieki wieków. Życzę wam wszystkim błogosławionej niedzieli. Zostańcie z Bogiem.